Witam wszystkich w kolejnym zestawieniu newsów. Dzisiaj opowiem Wam o trzech lub czterech usuniętych scenach z filmu Iron Man 2008, które nadal nie ujrzały światła dziennego i prawdopodobnie nigdy nie ujrzą, ale wiemy, jak wyglądała jedna z nich. Ale dzisiaj zaczniemy od Nie otwieraj oczu Barcelona, czyli najnowszy i na razie jedyny spin-off hitu z 2018 roku, który zadebiutuje na platformie streamingowej Netflix już w połowie lipca tego roku. Nie otwieraj oczu z 2018 z Sandrą Bullock był niekwestionowanym hitem. Był tak ogromnym sukcesem, że Netflix postanowił zrobić spin-off, czyli Bird Box Barcelona. Nie otwieraj oczu Barcelona. Nie zagłębiając się w fabułę, bo może kogoś zachęciłem do obejrzenia oryginału z 2018, kiedy coś zobaczysz, popełniasz samobójstwo, tak więc nie możesz otworzyć oczu. No i Barcelona będzie polegała na tym samym, tylko że będzie rozgrywała się, uwaga, szok w Barcelonie. Alex i David Pastor odpowiedzialni są za scenariusz i reżyserię tego filmu. Producenci Nie otwieraj oczu również wrócą do hiszpańskiej wersji. No, powiem Wam, że zapowiada się spoko. Pierwsza część była naprawdę interesująca i mam nadzieję, że druga będzie równie wciągająca co pierwszy film z 2018, a my przechodzimy do box-office'owego numerku Strażników Galaktyki 3, bo te, no, robią wrażenie. Powiem Wam szczerze, że tego się nie spodziewałem, a może się raczej spodziewałem? Światowa premiera Strażników Galaktyki 3 odbyła się 5 maja. Do poniedziałku film zarobił 318 milionów dolarów i do następnej niedzieli przekroczy wszelkie zarobki Quantumania, który miał premierę w lutym 2023, który nie zarobił nawet 500 milionów dolarów. Jest to jeden z najgorzej ocenianych i jeden z najgorzej zarabiających filmów w MCU. Strażnicy Galaktyki 3 będą potrzebowali tylko dwóch weekendów, aby przegonić cały box office Quantumania. I to mówi naprawdę wszystko o tym filmie. Moim zdaniem jest to jeden z topowych filmów MCU, jakie kiedykolwiek powstały. Dajcie mi znać, czy przyłożyliście cegiełkę do sukcesu Jamesa Gunna i Strażników Galaktyki, a my przechodzimy do tematu, który mnie mega zainteresował, którego jestem fanem, czyli sok z żuka, sok z żuka, sok z żuka 2 powstanie już w 2024. W momencie, kiedy nagrywam ten materiał, czyli 10 maja, powinien zapaść pierwszy klaps w Londynie, tak więc powinniśmy mieć coraz więcej informacji na temat tego filmu, o którym w sumie nie wiemy nic. Wiemy, że zaplanowana data premiery tego filmu to 6 września 2024, czyli dzień, w którym powinien zadebiutować Blade w MCU. Jednak myślę, że Blade zostanie opóźniony. Reżyserem ponownie będzie Tim Burton. Michael Keaton powróci jako Beetlejuice, Winona Ryder jako Lydia, no i nowy narybek, czyli Jenna Ortega, będzie grała tutaj córkę Lidii. Jak donosi Variety, studio Plan B brata Pita jest odpowiedzialne za produkcję tego, mam nadzieję, super hitu. Alfred Gough i Miles Millar, którzy pracowali z Bartonem nad serialem Wednesday, napiszą scenariusz do Beetlejuice 2. No i powiem Wam, że mega czekam na ten film, mimo że pierwszy miał premierę w 1988, to bardzo fajnie mi się oglądało kilka lub nawet kilkanaście lat po premierze. Jest to po prostu klasyczny, kultowy film Tima Burtona, a Tima Burtona uwielbiam. No i my przechodzimy już do newsów superbohaterskich, ponieważ Alex Perez z Cosmic Circus napisała na swoim Twitterze kilka ciekawych tweetów, o których zamierzam Wam powiedzieć. Pierwszy z nich dotyczy pojawienia się Magneto w Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jis Rames zapytał się, czy to prawda, że Magneto miał być w Multiverse of Madness. Alex Perez napisała, że tak, przez pewien czas był w scenariuszu i był częścią większej historii, ale oderwałoby to uwagę od filmu, który powinien opowiadać o Doktorze Strange'u, dlatego został usunięty. No i powiem Wam tak, że Magneto czy pasowałby do Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Powiem Wam szczerze, nie, mimo że w komiksach Scarlet Witch, czyli Wanda Maximoff, jest córką Magneto. Tutaj jakoś nie widziałbym go w całym tym scenariuszu. No oczywiście, jeżeli zostałby przepisany scenariusz jeszcze raz tak, aby zawrzeć tego Magneto, no to pewnie jakoś by go tam wkleili. Ale patrząc na finalny produkt,
jakoś go tam nie widzę. Lepiej, żeby zachowali Magneto do pełnoprawnego wprowadzenia mutantów do MCU, które powinno nastąpić no mniej więcej przy okazji Deadpoola 3 albo Avengers 5 lub 6. Wtedy Magneto jak najbardziej by pasował do wszystkiego. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie, a my przechodzimy do aktualizacji związanej z sytuacją Jonathana Majorsa. Krótko mówiąc, aktor znany z roli Kanga Zdobywcy w MCU został aresztowany pod koniec marca. Został oskarżony o napaść na swoją dziewczynę i kilka innych kobiet. No i tak, po pierwsze chciałbym powiedzieć, że nie oceniam, jest niewinny, dopóki nie udowodni mu się winy, no ale też nie można powiedzieć, że jest niewinny, no bo skąd się to musiało wziąć? No ale ja tego nie oceniam. Chciałbym wam po prostu dać aktualizację, ponieważ Variety opublikowało pewien artykuł, w którym napisali, że Jonathan Majors i jego prawnicy muszą odpowiedzieć do 31 maja na wezwanie. Majors musi pojawić się 13 czerwca w sądzie, aby wtedy sędzia mógł przeczytać werdykt. Jeżeli Jonathan Majors nie pojawi się 13 czerwca w sądzie, to zostanie aresztowany. Na jak długo? Pewnie na 24 albo 48 godzin, zależy jakie jest prawo w Stanach Zjednoczonych. W każdym razie już 13 czerwca, czyli w Polsce prawdopodobnie te newsy będą rozgłaszane 14 czerwca, będziemy wiedzieli, co stanie się z Jonathanem Majorsem jako Kang Zdobywca, bo to jest deadline. Być może dowiemy się nieco wcześniej. No a my teraz przechodzimy do Venoma 3, ponieważ jak donosi Production Weekly, czyli taki magazyn i serwis internetowy, w którym są zapisane starty produkcji różnych filmów i seriali, powiedział, że Venom 3 powinien rozpocząć zdjęcia w Londynie i w Los Angeles już 5 czerwca 2023. Na stronie pojawiła się ogólna fabuła filmu, która no nie zdradza nic. Venom ma po prostu coś do Spidermana i Petera Parkera. No i to jest taki typowy, generyczny opis historii Venoma, tak więc to nie zdradza nam nic. Zdjęcia do filmu zazwyczaj trwają około 3 miesiące, około 6 miesięcy, zależy od wielkości i skali filmu. Oczywiście tutaj mówię, że te nagrywki trwają wraz z przerwami, obsuwami itd. Tak więc, teoretycznie film, rozpoczynając zdjęcia 5 czerwca, powinien trwać powiedzmy do września, być może do października, plus do tego około pół roku postprodukcji, być może trochę dłużej. Venom jest filmem, który wymaga bardzo dużo postprodukcji, bo jest pełen CGI. Tak więc teoretycznie, bazując na tej dacie, film powinien zadebiutować gdzieś około października, listopada 2024. Oczywiście to może zostać przesunięte, ponieważ jak doskonale wiecie, właśnie w Hollywood trwa... strajk, chciałem powiedzieć bunt, strajk scenarzystów, tak więc myślę, że to wszystko zostanie opóźnione. Chociaż scenariusz powinien już być zaakceptowany i napisany na tym etapie, no ale oczywiście wszystko może zostać jeszcze przepisane i zmienione, tak więc na razie weźcie tą datę jako taka ciekawostka. No a my przechodzimy do tematu dnia, czyli usuniętych scen z Iron Man. Są około 3 lub 4 usunięte sceny z filmu Iron Man, tak jest, tego z 2008 roku, których jeszcze nie widzieliśmy i których prawdopodobnie nigdy w życiu nie zobaczymy. Kevin Feige stworzył największą filmową franczyzę w historii kinematografii. Co do tego nawet nie ma wątpliwości, jeżeli uważasz inaczej, no to przykro mi, ale się mylisz. W MCU jest ponad 30 filmów, a tu właśnie dowiedzieliśmy się z wywiadu z Jeremym Latchmanem, który był zaangażowany w pierwszego Ironmana, że są jeszcze 3 lub 4 usunięte sceny, których nigdy nie widzieliśmy i których Kevin Feige broni przed pokazaniem. Co to za sceny? Zaraz wam opowiem. Jeremy Latchman dla serwisu Screen Rant opowiedział o Dungeons & Dragons. Tam wspomniał o usuniętych scenach z Ironmana, których prawdopodobnie nigdy nie zobaczymy. Jedną z tych scen jest Abu robiący pranie. No i teraz tak, Latchman wyjaśnił, dlaczego ta scena nie pojawiła się w filmie, ponieważ Kevin Feige powiedział: hej, hej, hola, hola,
Jeżeli pokażemy tą scenę, to pokażemy widzom, że nie mamy pojęcia, co robimy, że to będzie taka scena typu zapchaj dziura i tego nie możemy pokazać. No i jak doskonale wiemy, finalnie ta scena się nie pojawiła, ale była tak zła, że Kevin Feige postanowił ją usunąć. Inna usunięta scena mówi o tym, że Tony Stark rozwalił czy rozebrał na części pralkę, aby zdobyć części do zrobienia Mark 1, czyli no, takiego pierwotnego kostiumu czy zbroi Ironmana. No i powiem wam, że Iron Man Mark 1 z częściami od pralki byłby giga mega fajny. Miałby nową funkcję prania odzieży Tony'ego Starka, bo jak wiecie, Tony Stark często podróżuje w zbroi Ironmana, na przykład w garniturze. Pojawia się gdzieś na jakiejś gali, ściąga zbroję i jest w garniturze. No i w ten sposób mógłby być zawsze taki świeży, czyli Iron Man z funkcją pralki. Wow. Szczerze mówiąc, cieszę się, że czegoś takiego nie zobaczyliśmy w finalnej wersji filmu, ale z drugiej strony bardzo chciałbym zobaczyć to na jakimś wydaniu Blu-ray jako ciekawostkę. A ty daj mi znać w komentarzu poniżej. No i skoro tu już jesteś, to napisz mi w komentarzu Iron Man z funkcją pralki. Będę wiedział, że jesteś mega fajną osobą. No i zasługujesz na zbicie żółwika. Na razie.